Kafe Akcja to podcast Akcji Demokracji o ważnych dla nas tematach, prowadzonych kampaniach i aktywizmie. To podcast o nadziei płynącej ze wspólnie podejmowanych działań, zmianie społecznej i o naszym marzeniu – Polsce sprawiedliwej, uważnej na krzywdę, troskliwej dla wszystkich osób i stworzeń oraz dbającej o klimat. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy. A jeśli Cię zainteresuje, do zasubskrybowania naszego kanału w aplikacji, z której korzystasz. Wielkie zmiany poprzedzały marsze, które do dziś inspirują ludzi na całym świecie. Na przykład Marsz Solny Gandhiego, który następnie poprowadził naród indyjski do zrzucenia ucisku brytyjskiego kolonializmu, czy też Marsz na Waszyngton, w trakcie którego dr King opowiedział o swoim marzeniu świata równego dla czarnych i białych obywatelek i obywateli Stanów Zjednoczonych. O tym zaczęliśmy rozmawiać już po nagraniu tego odcinka, że działania na rzecz zmiany są jednocześnie głęboko zakorzenione w wysiłkach, jakie inni podejmowali przed nami oraz zanurzone w marzeniu o przyszłości, którą chcemy widzieć lepszą niż to, czego doświadczamy teraz. Dzisiejszy odcinek podcastu jest kontynuacją naszej rozmowy z zeszłego tygodnia, do której wysłuchania, jeśli tego jeszcze nie zrobiłaś, nie zrobiłeś, także bardzo Cię zachęcam. Zostajemy z tematem Odry i z osobami, które zaangażowały się w działania na rzecz jej ochrony. Dziś skupimy się głównie na marszu dla Odry, jaki ruszy od jej źródeł do ujścia już niedługo, bo 20 kwietnia. O pomyśle na marsz, jak będzie wyglądał oraz dlaczego warto, abyś się do niego przyłączyła lub przyłączył, opowiadają Anna Gołębiowska z plemienia Odry, która wspólnie z Gawłem Andrzejewskim współorganizuje ten marsz, oraz Robert Rient, inicjator uznania Odry za osobę prawną i powołania do życia plemienia Odry. Ten odcinek podcastu, podobnie jak wcześniejsze nasze akcyjne działania na rzecz Odry, zrealizowany został w ramach projektu Wzmocnienie potencjału aktywistek, aktywistów poprzez naukę kampaniowania online. Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy OG. A ja bardzo serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania tej rozmowy oraz dołączenia do marszu. Jak obiecałem, wracamy do tematu Odry i do tej pięknej opowieści, która nas zgromadziła w poprzednim odcinku, ponieważ Odra to temat, który żyje i który będzie wkrótce jeszcze bardziej żył w działaniach, ale też mam nadzieję, że też w świadomości osób dzięki temu, co robią osoby, z którymi dzisiaj się spotykam po raz kolejny, czyli Robert, Anna i Gaweł z plemienia Odry. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy o koncepcji Odry jako osoby i kto to popiera, więc zachęcam też do odsłuchania raz jeszcze. A dzisiaj chciałbym porozmawiać z wami o tym właśnie, co się będzie działo, co można robić, ale zacznę od tego, żeby dać wam tutaj chwilę na początek na powiedzenie, szczególnie Anna i Gaweł, bo Robert w poprzednim odcinku opowiadał więcej, jak Odra do niego zawołała, do ciebie zawołała, o tym, jak to się u was zaczęło. Też trochę o tym mówiliście, ale jak to się stało, że rzeka, że plemię, że działania. Może coś wcześniej było, a może ten moment katastrofy, którą doświadczaliśmy w zeszłym roku. Jak to u was było z początkiem takiego bliższego kontaktu z rzeką Odrą, ale też z plemieniem Odry i z działaniem na rzecz Odry? To może Anna, ty jeżeli możesz zacząć. Tak, tak. Dzień dobry. Tak szukam początku tej historii i szczerze mówiąc, tak pierwsze myśli faktycznie daleko dosyć mnie zabrały. Bo jak miałam 6 lat, to moi rodzice wyprowadzili się z miasta na wieś, nad rzekę Wierną. I spędziłam bardzo fajne dzieciństwo właśnie w takiej przestrzeni, gdzie była rzeka, gdzie były łąki, lasy. No naprawdę dla dziecka wymarzone miejsce. Bo oczywiście ta historia z Odrą zaczyna się nie tak daleko, ale jeżeli pytasz o to, skąd się wzięła w nas chęć właśnie bycia dla Odry, zrobienia czegoś dla niej, to myślę, że to po prostu już dawno gdzieś zaczęło kiełkować. Takie życie w przyrodzie, blisko w przyrodzie uwrażliwia. Ja też
interesuję się ornitologią bardzo. Kiedyś bardziej tam wchodziłam w tematy takie, gatunek taki, siaki, gdzie występuje, a teraz bardziej po prostu sprawia mi radość to, że spotykam jakieś zwierzę, które pojawia się, czy to ptak, czy to inne zwierzę. Dla mnie zawsze to jest święto i dziękuję. Tak, dziękuję, że mogłam doświadczyć tego, że zobaczyłam sarnę. Więc generalnie gdzieś ta wrażliwość we mnie jest. Ona jeszcze bardziej się rozwinęła, jak zaczęłam medytować i gdzieś tutaj wrażliwość na siebie połączyła się z tym wrażliwością odczuwania, wrażliwością też bycia w przyrodzie. Więc myślę, że to jest taka po prostu ścieżka. Gdzieś kroczkami różnymi tutaj podążałam. Jakiś czas temu natknęłam się na wywiad, to już dawno było, wywiad z Robertem w Tygodniku Powszechnym. Coś mnie tam zahaczyło. Od tamtej pory bardzo śledzę jego różne działania i mam wrażenie, że jesteśmy właśnie coraz bliżej, bo teraz razem coś robimy. A kiedyś to było bardziej właśnie czytanie książek, czy jakichś tam felietonów, reportaży, czy wywiadów, czy innych treści, również też wideo. Więc myślę, że to jest taka dłuższa droga, którą nie chciałabym tutaj rozciągać, ale właśnie poczułam, że to włączenie się w to plemię Odry jest ważne dla mnie, dla tego, co wokół, dla ludzi, dla przyrody, właściwie na każdym poziomie i dla każdego. Ja to naprawdę tak widzę, więc właściwie to, że dołączyłam, to był impuls taki bardzo z serca i chęć działania właśnie takiego pozytywnego, a teraz okazuje się, że jeszcze bardziej, jeszcze gęściej mogę tutaj pracować właśnie dla plemienia Odry i dla Odry, przede wszystkim dla Odry. Plemię może zabrzmieć dziwnie dla osób, które słuchają tego odcinka, nie słuchały poprzedniego, dlatego też zachęcam do tego wysłuchania, bo tam szerzej wyjaśnialiśmy tą koncepcję formy zaangażowania, formy zorganizowania się osób wokół rzeki. Natomiast mówisz, Anna, że od bardzo wczesnych lat twojego życia rzeka była dla ciebie ważna i kontakt z przyrodą. W takim razie, jeżeli mogę, jeżeli chcesz się podzielić, czy pamiętasz moment, jak się dowiedziałaś, że wydarzyła się katastrofa na Odrze, że dzieje się to, co się dzieje, że rzeka umiera na naszych oczach. I co wtedy poczułaś i czy to wtedy jakoś na ciebie wpłynęło, coś zmieniło? Wiesz co, to jest bardzo, bardzo dziwne, bo ja przez pierwsze kilka dni ja w ogóle tego nie zauważałam. Mam wrażenie, że to był taki mechanizm obronny. Mhm. Naprawdę, ja widziałam różne informacje, widziałam właśnie, co się dzieje w mediach, co się dzieje też w mediach społecznościowych, o czym ludzie mówią, ale jakoś tak nie byłam chyba w stanie tego przyjąć, bo to było naprawdę bardzo, bardzo takie ogromne. I dopiero po jakimś czasie gdzieś zaczęło to do mnie docierać. Myślę, że to było troszeczkę właśnie takie, że nie byłabym w stanie uporać się z czymś takim dużym. I dopiero po jakimś czasie zaczęło to do mnie docierać. No myślę, że to naprawdę bardzo, bardzo taka duża, duża krzywda, duża trudność, taka trauma. I tak myślę właśnie o tym, że w traumie człowiek potrzebuje połączenia z innymi. I tak samo jest tutaj. Właśnie Odra teraz nas potrzebuje bardzo. I sądzę też, że wiele osób to bardzo mocno przeżyło. Ja pamiętam, brałem udział w marszu w Warszawie, to był marsz żałobne, ale z drugiej strony była taka dyskusja, no dobrze, ale jeszcze ta rzeka jeszcze może żyje, więc czy już przeżywamy żałobę, czy jeszcze jest to ostrzeżenie? I mówię nie teraz chyba, żeby roztrząsać, czy to była żałoba, czy nie, chociaż też jej elementem jest taki moment wyparcia tego strasznego, czego doświadczamy, ale tego, jak dla wielu osób, no ja widziałem, jak te emocje, jak dla wielu osób, które nawet właśnie nie mieszkają nad samą Odrą, ale cenią sobie niezwykle właśnie to połączenie, o którym mówimy, i dla nich po prostu świat przyrody z różnych powodów jest ważny, jak bardzo mocno to przeżyły, więc też rozumiem, że to mogło być jakieś takie bardzo intymne pytanie, przepraszam was, jeżeli gdzieś za głęboko wchodzę, ale wydaje mi się, że to jest też ważne, żeby przypomnieć, bo tak jak trochę rozmawialiśmy ostatnim razem w przestrzeni publicznej, temat po prostu został zastąpiony przez inne tematy, a nadal na Odrze dzieje się nie najlepiej albo bardzo źle, nadal mamy właśnie to zasolenie i ryzyko, że sytuacja powtórzy się wraz z nadejściem cieplejszych temperatur, dlatego też o to pytam i teraz Gaweł, ciebie chciałem zapytać o twoją drogę do plemienia Odry, do zaangażowania w to działanie, jakieś wcześniejsze doświadczenia. Też mówiłeś w poprzednim odcinku, że mieszkasz nad rzeką, ale,
ale może wcześniej coś było takiego, co sprawiło, że kiedy usłyszałeś, że tu jest przestrzeń, żeby działać, że poczułeś, że to twoje miejsce. Zdecydowanie wcześniej. Zdecydowanie jest to również temat rzeka. A zacząłem sobie to uświadamiać stosunkowo niedawno. Od kilku lat byłem aktywistą, również aktywistą Akcji Demokracji. Działałem w sprawach związanych z klimatem, prawami człowieka, odejściem od paliw kopalnych. I to były takie bardzo duże zagadnienia i są na metapoziomie. Są to bardzo istotne rzeczy związane z katastrofą, w której się już znajdujemy i której nie do końca sobie wszyscy o której nie do końca sobie cały czas jeszcze uświadamiamy wszyscy tutaj w Europie, w miejscu, w którym żyjemy. Ale pracowałem bardzo dużo na takich metapoziomach, a im więcej słuchałem osób, które odpowiadały na wołanie Roberta, zaczęły działać w plemieniu, które Robert zapraszał do swoich rozmów. I plus to, że przeprowadziłem się tu do Wrocławia i zamieszkałem na Wielkiej Wyspie otoczony Odrą i jej wodami i zacząłem korzystać często i codziennie tak naprawdę jestem nad Odrą, tym bardziej zacząłem sobie uświadamiać, jak bardzo całe moje życie połączone jest z wodą i jak bardzo ono jest oparte na nim i na tej wodzie i jak bardzo wielką rolę woda odgrywa w moim życiu. Ja z kolei pochodzę z Tomaszowa Mazowieckiego, który jest położony nad Pilicą. To jest największy lewobrzeżny dopływ Wisły. I urodziłem się w czasach już pofabrykanckich, kiedy wielki przemysł PRL-owski tekstyliów zaczął upadać mocno nad tą rzeką. I ta rzeka była bardzo mocno skażona, bardzo zatruta. A ja korzystałem z tych terenów. Tomaszów jest położony w bardzo zielonej okolicy. I widziałem, jak bardzo trudno jest mieszkańcom i mieszkankom i bioróżnorodności tej rzeki się podnieść po tym wszystkim. W moich działaniach klimatycznych drogi zaprowadziły mnie nad inną rzekę, do Ameryki Południowej kilka lat temu. Na zaproszenie Frankfurtskiego Towarzystwa Zoologicznego pojechałem do Peru robić mały research informacyjny dotyczący zatrucia spowodowanego działalnością człowieka i wydobywaniem nielegalnego złota nad rzeką Madre de Dios, który jest z kolei jednym z największych dopływów Amazonki. Więc skorzystałem z tego zaproszenia i mogłem na własne oczy doświadczyć, jak wygląda krajobraz po katastrofie, jak wyglądają zdewastowane tereny, które kiedyś były bujną dżunglą, jak ryby pływają do góry brzuchem. I jak ludność, która żyje na co dzień i próbuje związać koniec z końcem w tych regionach, jak bardzo ci ludzie doświadczają skażenia rtęcią wody i jak 20-latkowie rozmawiający ze mną opowiadają mi o tym, że są zbadani na ilość rtęci w organizmie i mają diagnozę, mają tej rtęci bardzo dużo i tak naprawdę nie wiedzą, czym jest dla nich wyrok, czy mają 10 lat jeszcze życia, czy 20. Ale cały czas się organizują wokół różnych organizacji, inicjatyw i starają się przeciwdziałać dalszemu postępowi tej katastrofy. Ale ta katastrofa już tam jest i Frankfurckie Stowarzyszenie Zoologiczne pokazało mi, co to znaczy damage control w miejscu, w którym pewne rzeczy są już nieodwracalne, a bynajmniej nieodwracalne przez wiele, wiele pokoleń. I niestety raporty i doniesienia ekspertów, które mamy tutaj w Polsce i katastrofa zeszłoroczna uświadamiają mi coraz bardziej, że my wcale nie jesteśmy w lepszym położeniu i w temacie Odry i w temacie Polski jako całość. Ponad 92% rzek w Polsce są w złej kondycji. Te rzeki są przeciążone środowiskowo. Odra jest bardzo zintensyfikowanym regionem, jeżeli chodzi do rzeczy całej Odry, jeżeli chodzi o górnictwo, inwestycje w rolnictwo, ścieki, niewłaściwe utrzymanie tych rzek. Jest ona bardzo obciążona, a jest to miejsce, w którym ja zdecydowałem się, albo rzeka zdecydowała, że osiądę i zakładam rodzinę. Więc jeszcze perspektywa rodzicielska wpłynęła bardzo mocno na to, że zaangażowałem się w te działania, kiedy tylko znalazłem na to siły do tego, żeby dołączyć. I bardzo mi zależy na tym, żeby uświadamiać, że uzyskanie osobowości prawnej przez rzekę nie jest romantycznym zrywem, nierealnym, że te rzeczy się dzieją. Wzmacniać to, co mówi całe plemię,
i żeby dotarło to do coraz większej liczby ludzi tutaj w Polsce. Że to jest realne i to jest jedną z niewielu dróg, jaką ja widzę, żeby zapobiec tym rzeczom, tym zjawiskom, które dzieją się już na świecie. O tym, jak zapobiec i w co można się włączyć, zaraz porozmawiamy, ale też tak myślę, że chciałbym bardzo, aby nasz podcast był przestrzenią także dla osób, które go słuchają, i mam taki pomysł, żeby wszystkie osoby zastanowiły się, bo też tutaj są piękne historie o połączeniu z rzeką, z przyrodą, z naturą. Jeżeli macie takie doświadczenia, coś, co was kiedyś przyprowadziło nad rzekę, wasze doświadczenia z rzekami, napiszcie w komentarzu, gdzie albo pod tym podcastem, albo w mediach społecznościowych, gdzie znaleźliście ten podcast, na przykład na stronie Akcji Demokracji. Jesteśmy ciekawi waszych historii, o waszych historiach z rzekami, czy co wam rzeka daje. Ja mogę powiedzieć od siebie, że za każdym razem, kiedy czuję bardzo takie duże jakieś napięcie, przeciążenie, potrzebuję o czymś pomyśleć, też idę nad rzekę Wisłę tutaj. Mam takie szczęście, że mieszkam w miarę niedaleko, gdzie Wisła jest kawałek takiego lasu łęgowego, gdzie jeszcze nie z dala od zabudowań i czuję się jak w dżungli. I idę nad tym brzegiem, widzę te łąki, te zarośle, niestety nawłoć tam mocno wkracza teraz, więc się też zmienia, ale są stare drzewa, są bobry, jest taka właśnie żywa rzeka, bo Wisła całe szczęście jakoś jeszcze sobie daje radę, nawet chyba trochę tam, jeżeli chodzi o jej czystość, nie jest najgorzej, oczywiście inne są zagrożenia i jest regulowana i zdarzają się duże ilości śmieci przepływające przez nią, ale no tak można tam odetchnąć, wyjść z miasta, więc zachęcam was do pomyślenia o waszych relacjach z rzekami, ale też chciałbym chyba, Robert, ciebie zapytać, bo ty też prowadzisz ludzi przez różne ścieżki, ale taką jakąś najprostszą inspiracją, gdyby ktoś potrzebował, czy chciał jakoś spróbować złapać taki żywy kontakt z rzeką, czy z przyrodą, bo nie każdy mieszka nad rzeką, może mieć daleko, to co może zrobić po wysłuchaniu tego podcastu, żeby poczuć tą wielką inspirację z przyrody? Czy masz jakąś tutaj radę, wskazówkę dla nas? No tak, zacząłbym od samego poranku, kiedy po raz pierwszy sięgam po wodę. Jeśli ta na przykład czeka w szklance albo w kubku przy łóżku, to jest ten moment, w którym najlepiej zacząć. Albo może to być już w łazience, ale to jest najlepszy moment, żeby zacząć w chwili, w której moje usta spotykają się z wodą, kiedy woda wpływa we mnie, wpływa w sensie dosłownym. Kiedy na pusty żołądek trafia, to jest jeszcze szansa poczuć w żołądku, jak ląduje. Może zimna, może ciepła. Jest ten moment, kiedy biorę wodę w ręce i obmywam ją twarz. Można zatrzymać się 3 sekundy dłużej i popatrzeć na wodę. Po prostu zobaczyć wodę, dostrzec ją. Od tego się zaczyna ta największa przygoda, a to dla umysłu czasami jest tak lekki i błahy krok, że ktoś go pomija. Mamy ten zwyczaj, o którym mówię, dziękowania w sklepie za butelkę wody, za którą zapłaciliśmy, ale nie dziękujemy samej wodzie. To jest takie proste, że dziękujemy sprzedawczyni, sprzedawcy za to, że podał nam wodę, gdy ją kupujemy, ale nie dziękujemy wodzie za to, że możemy ją pić. Więc tutaj jest ten pierwszy albo drugi moment, o którym Anna mówiła, oddzielenia mnie od natury, tego szalonego pomysłu, że gdzieś tam jest natura, a gdzieś tu jestem ja. To jest jakaś wielka iluzja. Ja to natura. Chroniąc dziką naturę, zawsze chronię siebie. Chroniąc rzekę, zawsze chronię siebie. Gdy oddaję mocz, mogę również nie udawać, że to się nie dzieje. Gdy pojawia się krew, mogę nie udawać, że ona jest niebieska, jak w reklamach, tylko że jest czerwona, że jest może ze śluzem, że kicham, że smarkam, że wydzielam, że moje oczy łzawią, że woda to ja. To są te spotkania. To jest też ten moment i zaproszenie przez wodę, żeby uznać ciało, którym jestem. Żeby rozpoznać, że uzdrawiając wodę, mogę naprawdę zacząć uzdrawiać siebie, bo bardziej świadomie będę podchodził do wody, ale też do tego, co przyjmuję do ciała, co wyrzucam z siebie, ze śliną, ze smarkami. Tu bym zaczął od wody, bo ten pomysł, że pójdę nad rzekę, żeby spotkać się z wodą, czasami przeoczy coś bardzo niezwykłego, pełnego mocy i pięknego, czyli człowieka. I bardzo jest blisko w działaniach aktywistycznych do rozpoznawania, że człowiek nie jest gorszy. A niektóre, mam wrażenie, działalności aktywistyczne starają się prowadzić taką narrację o człowieku, niszczycielu, pasożycie, zapominając, że to niezwykła, cudowna, zachwycająca istota. My ludzie, tak myślę o nas, o ludziach. Oczywiście nie udaje, że my ludzie nie niszczymy. Oczywiście, że tak.
Też to potrafimy robić, ale ja akurat w plemieniu Odry i w innych plemionach mam przyjemność otaczać się ludźmi, którzy kochają i chcą kochać. I tak wybieram, a gdy spotykam się z innymi, to staram się skracać ten kontakt. I już kończąc, ale idąc, gdy się idzie nad rzekę, to myślę, jest jeszcze coś bardzo istotnego, o czym muszę powiedzieć, co trzeba zrobić. Gdy ktoś pójdzie zainspirowany tymi słowami po raz pierwszy nad rzekę, to dobrze wyłączyć telefon albo w tryb samolotowy go dać, dobrze zrezygnować z rozmów z innymi ludźmi, gdy nie idzie się samemu i samej, tylko uświęcić drogę, przez którą się idzie, uświęcić las. I to już jest ta wewnętrzna praca nad intencją swoją, po co ja tam idę, czego ja chcę. I dobrze, jeśli idę po coś, bo tak jak ty, Piotr, mówisz, wiele osób idzie po rzekę, żeby na przykład się uspokoić, wyciszyć, żeby coś dostać. Wielu z nas tak korzysta. Później zaczyna się ta druga, albo może nie później, ale zaczyna się też ta druga część, gdy idę nad rzekę, żeby coś jej dać, albo żeby z nią porozmawiać, albo żeby dać o radę. Ja też to robię. Chodzę w Szklarski często do rzeki, żeby usłyszeć o tym, co mam powiedzieć na przykład 100-osobowemu plemieniu, z którym pracuję, tak? Że rzeka, wiem, że potrzebuje zanieść im coś naprawdę mądrego i wiem, że mój umysł czasami to wymyśli, ale zazwyczaj nie, a wiem, że jak rzeka mi to powie, to oni to naprawdę usłyszą. No więc, żebym ja mógł posłuchać, to potrzebuję często wielu godzin przygotowań, albo przynajmniej kilkudziesięciu minut w absolutnej ciszy, skupieniu, najlepiej z żołądkiem, który jest pusty i ma w sobie tylko wodę, pójść nad wodę i złapać to porozumienie. Wydarzy się, na pewno się wydarzy. Może nie od razu rzeka zacznie mówić, ale coś się wydarzy. Coś, co na przykład ktoś nazywa spokojem, albo wytchnieniem, albo ulgą, albo przerwą pomiędzy myślami. Rzeka leczy. Nie mam żadnych wątpliwości. Nie spodziewałem się, że w naszym podcaście tak szybko przejdziemy do bardzo głębokich wątków i praktyk duchowych, ale bardzo ci dziękuję i też po prostu zachęcam, bo ta praktyka z po prostu świadomym spojrzeniem na szklankę wody i wartość tego. Ja coraz częściej stosuję taką metaforę, kiedy zastanawiam się, jak przybliżać ludziom katastrofę klimatyczną i te wielkie zagrożenie, które przed nami. I sobie przypomniałem, jak to było ze smogiem, z powietrzem. Powietrze wszyscy traktują jako coś, co jest i jest za darmo i generalnie no, jest przezroczyste. Ale kiedy przestało być przezroczyste, ale nie tyle, że gdzieś tam w Polsce, w górach, ale kiedy Warszawę spowił smog, nagle o smogu zaczęło się robić głośno we wszystkich mediach i wszyscy zaczęli o nim mówić i podejmować realne działania na rzecz ochrony powietrza. I no, ja mam taką teraz metaforę, że ockniemy się, kiedy Wisła wyschnie w Warszawie. Oczywiście mam wielkie marzenie, żeby do tego nie doszło, ale że czasami tak samo jak z Odrą niestety musi się wydarzyć coś strasznego, żeby ludzie otworzyli oczy, żeby zobaczyli to piękno i tą wartość, którą mamy wokół siebie. Musi się wydarzyć coś naprawdę tragicznego, ale to nie jest też taka odległa opowieść, ponieważ no, tragedia na Odrze, niemalże zabicie rzeki, takie biologiczne się wydarzyło na naszych oczach całkiem niedawno, ale też no, widzieliśmy zdjęcia z Wisły, z poprzednich okresów suszy, gdzie wielka rzeka była niemalże strumieniem, tak? To nie jest już jakaś opowieść o czymś, co jest bardzo odległe, dlatego też wydaje mi się, że docenianie tego, co wydaje nam się jest w dużej ilości za darmo i jeszcze nas uzdrawia, kiedy może tego zabraknąć, ma wielką, mi się wydaje, moc i taką wartość, żeby też o tym mówić. Więc żeby mówić o Odrze jako osobie prawnej, żeby mówić o Odrze jako rzece, która niesie za sobą olbrzymią wartość po prostu jako rzeka, ale też tak jak powiedziałeś, ona też niesie olbrzymią wartość dla nas, dla ludzi, którzy mieszkają w tym kraju, ponieważ jest częścią wielkiego ekosystemu, który utrzymuje po prostu tutaj życie. Tak? Woda utrzymuje życie, woda utrzymuje szereg innych organizmów niż my, które tworzą ten wielki ekosystem, które pozwalają trwać, pozwala migrować ptakom, zwierzętom, owadom, pozwala ludziom szukać też tego wytchnienia, czy inspirować się, ale też prowadzić, nie wiem, nawet biznes związany z agroturystyką, z zapraszaniem ludzi nad tą rzekę. Pełnia bardzo wiele funkcji i nagle taka rzeka jest zagrożona i woła, wy się organizujecie i jest petycja, są filmy i postanawiacie zrobić marsz. Marsz od źródeł do ujścia Odry i pytanie, skąd w ogóle ten pomysł i co ten marsz ma przynieść? Czym jest dla was ten marsz? Bo to jest bardzo taka duża sprawa zorganizować taki marsz. Więc otwieram tutaj i Robert, zapraszam cię do powiedzenia, co to ten marsz jest dla Odry.
To ja powiem chętnie, ale krótko, oddając głos Annie i Gawłowi, którzy powiedzą myślę dużo konkretnych informacji, a ja czuję się odpowiedzialny, żeby wyjaśnić, skąd się wziął, jaka była idea. Piotrze, rzeka mi powiedziała. Powiedziała w tych czasach, kiedy właśnie to się w niej działo, chodź do mnie, bądź przy mnie, idź przy mnie. Użyła trochę innych słów, ale taki był wydźwięk. Bądź przy mnie. To, wiesz, to jest takie wołanie, które my często słyszymy, gdy ktoś w rodzinie został poturbowany, tak? Osoba, która nie ma umiejętności mówienia wprost, że potrzebuje pomocy, często jęczy, albo wzdycha, albo sapie, albo się obraża, albo się dąsa, albo krzywdzi. A ta, która mówi wprost, mówi podejdź do mnie, przytul mnie, obejmij mnie, daj mi wytchnąć, ukochaj mnie, pocałuj mnie. My to robimy, żywe organizmy też to robią. No więc pomysł był taki od rzeki, żeby iść przy niej. Ja na początku myślałem, że ja muszę po prostu przejść od źródła do ujścia. Trochę się dąsałem na ten pomysł, bo to dużo, przejść 1000 kilometrów, ale pomyślałem, że zrobię to jak trzeba. Później z moimi dobrymi duchami się dogadałem, że może jednak nie. I zgłosiłem to też jako pomysł, inicjując powstanie plemienia Odry. Powiedziałem o tym, że jest taki pomysł, żebyśmy towarzyszyli naszej siostrze od miejsca, w którym się rodzi, do miejsca, w którym odpływa w szerszy świat. Czyli towarzyszyć rzece przez cały cykl jej życia, towarzyszyć jej wzdłuż jej biegu, obserwować, czy przypadkiem ktoś tam nie wpuszcza ścieków, zobaczyć cudowne zjawiska, ślimaki, ważki. Taka była idea, pomysł, żeby być przy Odrze. I to jest jeden z głównych i podstawowych, chcę podkreślić, z tego to wypłynęło, czyli towarzyszenia tej, którą rozpoznajemy jako żywą i chcemy uznać ją za osobę. Uważam też, że plemię Odry powinno poznać te, o której mówi, a najlepszy sposób poznania kogokolwiek to bycie z tym kimś, bycie, obserwowanie, rozpoznawanie, to drugi powód. Trzeci jest taki, że chcemy nagłaśniać tę sprawę, a więc chcemy zainteresować tym media, opinię publiczną, a czasami media lubią takie rzeczy jak marsz, do którego przyłącza się coraz więcej organizacji, indywidualnych osób, biegaczy, mamy Huberta, alpinistę polskiego, który przebiegnie cały marsz. O szczegółach to już opowie pewnie Anna i Gaweł, jak, kiedy to startuje, kto może dołączyć. Chcę powiedzieć, że idea jest bardzo prosta i zapraszamy wszystkich, którzy mogą dołączyć na kilka godzin, kilka dni albo kilka tygodni, po to, żeby się przejść nad rzeką, jeśli ktoś potrzebuje takiego powodu. Może to jest wystarczający powód, żeby się przejść dla zdrowia, żeby pójść wzdłuż rzeki. A jeśli ktoś potrzebuje głębszego powodu, żeby ochronić tę, która zasługuje na ochronę i żeby przyłączyć się do ruchu ponad już 8 tysięcy ludzi w Polsce, którzy mówią prosto, uznajemy rzekę za osobę, chcemy uznania jej w prawie za osobę prawną. Stąd idea marszu. No to zapraszam. Jak będzie wyglądał ten marsz z perspektywy osób, która chce dołączyć? Co trzeba zrobić, żeby dołączyć? Kiedy można dołączyć? Kiedy startuje marsz? Jak on będzie wyglądał? Nie wiem, który z Was chce zacząć. Ja bardzo chętnie o tym opowiem, ale zanim zacznę jeszcze, to chciałem tylko powiedzieć, że ja mam takie poczucie, że ten marsz już trwa. Właśnie z nim, dlatego, że o nim w tym momencie rozmawiamy i że rozmawiał o nim Robert i całe plemię Odry od tak długiego czasu. Mam takie poczucie, że on już trwa. Jednym z jego najważniejszych celów dla nas do osiągnięcia to jest właśnie rozpropagowanie tej idei uznania Odry za osobę prawną i poszerzenia jakby świadomości społecznej. Więc dziękujemy bardzo za to, że ja dziękuję ze swojej perspektywy, że możemy, że akcja wspiera całą inicjatywę i że możemy tutaj rozmawiać, bo dzięki temu ten marsz w mojej głowie i w mojej ocenie już trwa i też daje mi bardzo dużo siły na to, żeby kontynuować, żeby on stał się faktem. A już takie technikalia, fakty są takie, że planujemy, aby ten marsz rozpoczął się 20 kwietnia i to jest czas Nowiu i będzie trwał do 3 czerwca, czyli oznaczać to będzie, że uczestnicy będą towarzyszyć Odrze na całej jej długości, całego do rzeczy, od źródła aż do Bałtyku przez około 45 dni. Jest to bardzo długa wędrówka. Planujemy całą trasę na odległość około 1000 kilometrów. To wszystko się cały czas weryfikuje, bo cały czas jest żywe i ostateczna trasa i wędrówka i kształt tego i też nagłośnienie będzie zależało od ludzi. Więc jest tutaj bardzo duża organika, żeby jak to będzie wyglądać, ale zakładamy około 1000 kilometrów, ponieważ jest to mniej więcej dystans długości Odry. I z racji tego, że ta wędrówka jest tak długa od samego źródła aż do Bałtyku postanowiliśmy podzielić trasę na 44 odcinki dla wędrowców i 13 odcinków dla osób, które planują przebyć tę trasę
na przykład biegnąc. Oczywiście inicjatywa jest też otwarta, jest to marsz i zapraszamy biegaczy, ale jeżeli ktoś ma jakąś inną perspektywę na to, jak mógłby odbyć tą drogę wspólnie z nami na całej długości rzeki, zapraszamy. Kształt ostateczny zależy od tego, jak silne będzie plemienie, jaka będzie wola plemienia. Więc, a ile taki odcinek może wynosić? Tak myślę o możliwościach do pokonania. Rozumiem, że nie trzeba właśnie iść tego tysiące kilometrów, tylko wybrać sobie jakiś odcinek, rozumiem, że który będzie informacja, do którego można dołączyć i po prostu przejść jeden z tych odcinków, tak? Tak, ile to może być kilometrów? Na bieżąco staramy się aktualizować informacje u nas na stronie i o trasie marszu na pewno więcej jeszcze może będzie mogła dopowiedzieć Ania w dalszej części. Natomiast planujemy, żeby, tak jak już Robert wspomniał zresztą, żeby każdy mógł dołączyć na tyle, na ile może, na ile mu pozwala serce, na ile pozwala mu czas i obowiązki i po prostu być z nami w tym czasie, w tych 45 dniach, być z rzeką i towarzyszyć jej. Więc każda cegiełka, każdy krok się liczy do tego, żeby wzmocnić nagłośnienie inicjatywy i wzmocnić rzekę swoją obecnością ważną i być z nią po prostu. Więc planujemy mniej więcej, żeby odcinki piesze dla wędrowców miały około 20 km dziennie, a dla biegaczy 60 km. Ale tak jak mówię, jest to założeniowe. Jeżeli ktoś może na mniej, jesteśmy otwarci na to, żeby taka osoba mogła dołączyć i odbywać ten marsz w takim zakresie, jak może. Ja już zachęcam, żeby osoby sobie, które słuchają, spojrzały w kalendarz i znalazły czas. Już będzie, mam nadzieję, ciepło, będzie można się wybrać. Rozumiem, że wszystkie praktyczne informacje znaleźć na stronie, którą też podlinkujemy w opisie tego podcastu, dopytać o różne rzeczy, dowiedzieć się, jak tam trafić, co trzeba ze sobą zabrać. To są już takie bardzo techniczne rzeczy, ale może właśnie coś ważnego o tym, jak dołączyć. Anna nam teraz opowie, jak ty widzisz udział osób, nie wiem, ale też może ile osób się spodziewacie, czy macie już jakiś odzew, albo jakie jest wasze marzenie, ile osób dobrze, żeby wziął udział w tym marszu? Myśmy rozplanowali tą trasę właśnie tak, jak Gaweł powiedział. Została ona podzielona na odcinki dla wędrowców, odcinki dla biegaczy. Natomiast zrobiliśmy to po to przede wszystkim właśnie, żeby spróbować to już jakoś tak bardziej ukonkretyzować. Natomiast ona będzie cały czas aktualizowana jeszcze, ta trasa, bo nasi liderzy, liderki, osoby, które będą prowadzić grupy wędrowców, w terenie będą sprawdzać właśnie te swoje odcinki, które wezmą pod opiekę. No i wtedy będziemy ustalać właśnie codziennie rano około godziny, myślę, że o 9, ale około godziny 9 będzie punkt startu spotkania właśnie z liderem, liderką danego odcinka. Będzie można tam dołączyć właśnie. Więc jak już liderzy w terenie posprawdzają to, co tam właśnie zastaną, będziemy mogli na stronie zweryfikować właśnie te punkty, bo w tej chwili mamy je tak wyznaczone orientacyjnie. I tak jak Gaweł powiedział, można dołączyć na cały dzień, ale można też na chwilę. Ja nawet sobie wyobrażam taką sytuację, że wędrowcy przechodzą przez wioskę i ktoś częstuje ich wodą albo herbatą, więc można w ten sposób nawet dołączyć do marszu, żeby po prostu zamachać do tych, którzy na przykład są w tej dłuższej wędrówce. Co jeszcze takiego ważnego tutaj? Jak to sobie, to tak dopytam, wyobrażacie, osoby idą z namiotami, czy po drodze jakieś miejsce do spania, grupa turystyka, która nad Odrą jest, czy macie już jakieś rozpoznanie, no bo zakładam, że ktoś chce na przykład iść przez, nie wiem, przez jakiś weekend do was dołączyć, to będą jakieś informacje od was, czy bardziej we własnym zakresie trzeba sobie to zaplanować, jak o tym myślicie? To ja się tak wtrącę na krótko, bo wziąłem na siebie 100 kilometrów, chcę przejść 100 kilometrów i no, moim marzeniem jest, że będą takie chwile, że będę sam na przykład, chociaż zapraszam gęsty tłum, ale akurat mam taki odcinek, który może, wiem, że w połowie przynajmniej niego dołączy dużo osób, a będzie taka część, że myślę, że nie dołączy dużo osób, więc ja biorę namiot ze sobą,
sobą. Biorę taką malutką kuchenkę, biorę żywność, która będzie mi służyła i chcę też po prostu wykorzystać, czy skorzystać z tego marszu, żeby spotkać się z rzeką. Odpowiedź na twoje pytanie będzie tak, że będzie bardzo różnorodnie, zależnie od odcinków. Gdy będziemy szli przez Wrocław, spodziewamy się bardzo dużego tłumu, manifestacji przy okazji, którą chcemy zorganizować. Będą odcinki bardzo spokojne, będzie pewnie duży tłum na sam koniec, kiedy będziemy podchodzić pod morze, wtedy dwie grupy się spotkają, czyli grupa biegaczy i chodziarzy razem dojdzie do morza, więc na różnych odcinkach będzie różnie, ale co dla nas jest istotne, że ten marsz to jest w ogóle odpowiedzialności. Odpowiedzialności za rzekę, za siebie, za życie. Dlatego też zapraszamy osoby, które czują, że mogą wziąć odpowiedzialność również za siebie na ten marsz, tak? Że mogą liczyć na nasze wsparcie, na mapę, na wskazówki, ale mogą wziąć odpowiedzialność za to, że zrobię na przykład w ciągu dnia 20 km, albo pojawię się na godzinę, albo biorę na siebie 3 dni. Czyli zapraszamy tych, którzy lubią chodzić, albo chcą sprawdzić, jak to jest chodzić, z takim poczuciem, że jeśli poczują, że to już nie dla nich, wrócą sobie do swojego życia. Ale już oddaję, Anna, tobie głos, masz dużo w tym doświadczenie. Wiesz, moim marzeniem było takie, jeśli jedna osoba przejdzie od źródła do Bałtyku, to udało się. A wiemy już, że będzie więcej, że to marzenie będzie pogłębione. Teraz trwa intensywna praca i Anna Gołębiowska, i Gawło Andrzejewski pod mailem marszdlaodry@gmail.com odpowiadają na wszystkie pytania, działają, knują i będą pracować, już pracują od lutego do czerwca. Ci, których słuchamy teraz, więc też ja bym nie zwracał się tylko na technikalia, one są ważne. Na stronie naszej w zakładce Marsz można znaleźć całą trasę, mapę, odcinki, ale żeby posłuchać, bo tak to jest, że ciało wprawione w ruch coś może zrobić dobrego, że ten, dołączając do tego marszu mogę powiedzieć wyraźnie, głośno, tak, popieram świat, w którym chcę żyć, to zdrowy świat ze zdrową rzeką. Anna, czy ja ci wszedłem w słowo? Przepraszam, oddaję głos. Co o marszu nie padło? Powiedz. Co o marszu nie padło? Warto się do nas zgłosić przez formularz kontaktowy, bo wtedy mając wasze maile, możemy wysyłać wam właśnie informacje, co nowego do nas przybyło, czy właśnie mamy jakieś informacje o noclegach, czy o jakichś imprezach, które będą organizowane gdzieś na trasie marszu, a wiemy, że na przykład już wokół Opola i Kędzierzyna tam już buzuje, dziewczyny tam wymyślają już takie ciekawe rzeczy, pewnie w innych miejscach też coś będzie można ciekawego doświadczyć. No i bardzo, bardzo podoba mi się właśnie, cieszę się, Robercie, że powiedziałeś o tej odpowiedzialności, bo my po prostu idziemy z Odrą, towarzyszymy Odrze, zapraszamy osoby, które są właśnie gotowe towarzyszyć Odrze, ale jednocześnie wziąć pod uwagę, w jakiej jestem kondycji fizycznej, czy dany odcinek będzie dla mnie trudny, czy łatwy, czy ja mogę wziąć dla siebie to jedzenie, czy mogę wziąć ten namiot, bo niektóre odcinki będą bardziej takie bliższe ludzkim siedzibom i może jakieś tam noclegi na pewno będą dostępne, a w innych miejscach może być bardziej dziko, więc warto wziąć pod uwagę, że na przykład tam trzeba będzie nocować w namiocie. Więc zapraszamy do tego, żeby faktycznie sprawdzać cały czas na stronie te nasze informacje. My będziemy też wysyłać te maile, ale jednocześnie samemu sobie też zobaczyć, co tam jest na tym odcinku, czy tam jest dużo lasu, czy jest więcej wiosek i wtedy dostosować jakby swoje możliwości też i chęć udziału do tej trasy. Ja tylko włączę się, bo nie wiem, czy to planujecie, ale to też myśląc o tym, jak różne osoby na przykład włączają się w działanie Akcji Demokracji, są to i starsze osoby, ale też osoby na przykład z małymi dziećmi. Zresztą Gaweł też mówiłeś o tym, że jesteś rodzicem, więc pewnie to dobry pomysł, żeby zaznaczyć właśnie trudność trasy, czy też dostępność. Nawet wyobrażam sobie, że w mieście mogą chcieć dołączyć osoby, nie wiem, poruszające się na wózkach, bo przecież pewnie w terenie trudniej im się przemieszczać, a właśnie ta super możliwość, że tutaj są różne odcinki, gdzie różne osoby o różnych stopniach sprawności też mogą się dołączyć, też dysponujące różną ilością czasu. Wyobrażam sobie, że ktoś może nie móc na dłużej, ale będzie chciał być chociażby jeden dzień, tak jak powiedziałeś, Robercie, że liczy się tutaj każde zaangażowanie i też świadectwo pewnie, które później będziemy dawać. Też mówię będziemy, bo ja mam marzenie, żeby się wybrać i chciałem cię zapytać,
zapytać, ale nie wiem, czy chcesz zdradzić, na którym odcinku ty planujesz być i planujesz być sam, bo obawiam się, że jak ogłosisz to, to już na pewno nie będziesz tam samemu, ale sądzę, że to będzie się jeszcze okazywać. My też jako, chcę powiedzieć, jako akcja będziemy podążać. Ja mam nadzieję wielką, że się uda, że ktoś od nas będzie wam towarzyszył, też nie wiem, czy na całym odcinku, ale będziemy starać się i też w związku z tym pewnie tutaj w podcaście też trochę na ten temat opowiadać. Tak się wtrąciłem trochę ze z tą dostępnością, a trochę z też taką chęcią bycia bliżej i też taką wagą bycia właśnie nawet na moment, dlatego też już teraz rozmawiamy właśnie o tym marszu, żeby każda osoba, która chce dołączyć, mogła sobie jakoś to wcześniej zaplanować, przygotować, zgłosić się, dowiedzieć, uzgodnić ze swoimi bliskimi i spróbować być, bo ja mam takie przekonanie, że wszystkie działania, to tu jeszcze ode mnie kawałek, w tym roku podejmowane, związane z przyrodą, z naturą, z środowiskiem, z klimatem, mają olbrzymie znaczenie też dlatego, że ten rok jest po prostu bardzo ważny, tak? Wiemy, że w tym roku będą wybory parlamentarne i zwracanie uwagi i pokazywanie, dla jak wielu osób te tematy są ważne, po prostu ma w tym roku też wyjątkowo olbrzymie znaczenie. I ja liczę dlatego, że marsz wspólnymi siłami będzie można o nim czytać, słuchać i że wiele osób nawet właśnie na miarę swoich możliwości dołączy. I widzę, Robert, że chcesz tutaj coś dodać i jeszcze oddam później głos osobom, które stoją za tym mailem, żeby jeszcze dopowiedzieć jakieś ważne informacje na koniec związane z praktycznymi aspektami udziału. Robert. Cieszę się, że to powiedziałeś, bo myślę sobie, że są takie momenty w życiu każdego pewnie z nas, gdzie jedyne, co możemy zrobić, to iść. Czasami jest tak, jak jest kiepsko i źle, to dla mnie jest istotne nie zatrzymywać, tylko iść. Czyli są takie momenty przejścia, że trzeba iść. No więc widać wyraźnie, myślę, ja to też czuję, jak trzeszczy rząd, który nie jest zainteresowany życiem i on ma iść do lamusa. I to, my jesteśmy też żywo zainteresowani życiem. I zaangażowanie w życie pozwala, że to życie rośnie, pogłębia się. Więc wiesz, dla mnie też osobiście jest to, bo nigdy nie przeszedłem 100 kilometrów tak jakby, wiesz, ciągiem w pewnym sensie. Więc też chcę, żeby to wybrzmiało, że ten marsz ma jednak swoją dynamikę. Jasne, że każdy może dołączyć, ale lider czy liderka danego odcinka nie jest opiekunką, niańką, osobą, która musi troszczyć się grupą, z którą idzie. Zupełnie nie. Chciałbym, żeby liderki, liderzy mieli też pełną swobodę. Czyli lider, liderka musi przejść pewną odległość, wziął na siebie tą odpowiedzialność i wyobrażam sobie, że towarzyszy grupie, ale jeśli w tej grupie ktoś czuje, że to dla niego jest za dużo, za szybko, na przykład zatrzymuje się albo korzystamy z telefonu, znajduje dla siebie moment przystanku, powrotu do cywilizacji, do siebie, bezpiecznie, zdrowo do domu, ale ten rytm ma jednak pewną dynamikę. Żeby on nam się udał, żebyśmy dokonali tego marszu, musimy iść w pewnym rytmie. To jest rytm rzeki, to jest rytm życia, to jest rytm pulsu, to jest rytm, który wybijają nam cały czas przodkinie i przodkowie, czyli to jest pewno tętno. My będziemy szli z pewnym tętnem, żeby nagłośnić sprawę. I tak chcemy robić transmisję. Zdradzę, nie wiem, czy się uda, ale ja knuję na różne możliwości pozyskanie środków na stworzenie filmu dokumentalnego o marszu. Jest osoba, która się w tym zajmie, ale nie mamy na to żadnych środków. Ale te środki czasami się pojawiają, gdy jest potrzeba. Więc chcemy, żeby o tym marszu było głośno. Chcemy, żeby był dobrym wydarzeniem. Chcemy, żeby ludzie, którzy biorą w nim udział, zrobili coś też dla swojego ciała, dla swojego zdrowia, żeby po prostu przygotowali się wcześniej, poczytali o trekkingu, żeby pomyśleli, że mogę zrobić wiosną dla siebie coś dobrego i już nawet teraz zaczęli się przygotowywać, robiąc dłuższe spacery. Czyli to nie jest tylko dla rzeki, ale to też jest dla mnie, dla mojego ciała, a generalnie chodzenie nam się opłaca jako ludziom zazwyczaj, więc my zachęcamy do chodzenia dla szaleńców. Jest ta część biegaczy, od razu powiem. Są tacy szaleńcy jak Hubert, który z alpinistą może przebiec. Dla mnie to jest wizja nieosiągalna zupełnie, więc ja nie chcę biec. Ja chcę iść wzdłuż rzeki, zatrzymać się, zjeść dobrze, wyspać się i iść dalej. Pewnie solidnie się zmęczyć, bo 20 km dziennie to sporo. I potrzeba nam takich liderek odcinków, osób, które zdecydują się, dobra, to ja idę przez 5 dni, to ja idę przez 7 dni, biorę na siebie 80, 60, 100, 120 km. Zgłaszajcie się na marsz dla Odry @gmail.com, tam Anna i Gaweł pewnie odpowiedzą, a mogą teraz też coś odpowiedzieć. Zapraszam.
Będziemy zmierzać do końca, więc najważniejsze rzeczy, z którymi chcecie, żeby co jeszcze nie wybrzmiało, chcecie, żeby osoby, które nas słuchały, zostały, bo do tematu z pewnością będziemy wracać bliżej marszu i mam nadzieję, że w trakcie marszu. To ostatnie zdanie, tak? To ja w takim razie na pewno na koniec chciałbym bardzo, żeby wybrzmiało to, że ten marsz będzie tak samo zróżnicowany, jak zróżnicowany charakter ma Odra. I ostateczny kształt tego wszystkiego, tak jak powiedział Robert, rytm jest potrzebny, natomiast ostateczny kształt zależy od ludzi. Więc jeżeli macie jakiekolwiek, mówię teraz do słuchaczy i słuchaczek podcastu, macie jakiekolwiek zainteresowanie tematyką marszu, wspierania plemienia Odry, odzywajcie się proszę do nas, wchodźcie na stronę osobaodra.pl, korzystajcie z formularza kontaktowego, jeżeli chcecie uczestniczyć. Zapraszamy osoby, które są gotowe na to, żeby z naszym wsparciem podjąć na siebie odpowiedzialność bycia liderem i liderką odcinka. Zapraszamy wszystkich, bez względu na to, kim jesteście, jacy jesteście. Robimy to wspólnie. Robimy to dla bioróżnorodności tej rzeki, dla uznania jej i uznania siebie jako żywej części tego ekosystemu. Dziękuję. Anna, ty chcesz coś dodać jeszcze, zaprosić osoby? Ja bym chyba tylko tak powiedziała, że faktycznie można dołączyć na 100 kilometrów, a może ktoś chce na 200, zapraszamy. Można dołączyć na 20, można na 3, można właśnie pomachać marszującym czy biegającym, ale zapraszamy naprawdę wszystkich też do tego, będzie można śledzić marszujących też GPS-em, gdzieś tam na naszej stronie będzie informacja, gdzie, w którym miejscu kto jest. Ale przede wszystkim tak cały czas mi tutaj przychodzi słowo życie, że to jest dla osób, które kochają życie po prostu. Także zapraszamy tych, którzy kochają życie, chcą żyć, chcą właśnie wspierać życie. Zapraszamy. To jeszcze przyszło mi na koniec pytanie, a opcja dołączenia na rowerze wchodzi w grę, czy tylko na nogach? Wiesz co, są ludzie, którzy chcą płynąć na kajakach, na różnych rzeczach. Niektórzy znajdują swoją drogę i robią to. I oczywiście robią to na swoją odpowiedzialność. Pewnie, że można. Można w każdy sposób, jeśli będzie taki, wiesz, moment, żeby jechać na rowerze, nie, bo nie zawsze będzie możliwość. Ale tak, różne formy, zapraszamy jak najbardziej. Można się skrzykiwać, można zrobić to na rowerach. Jak najbardziej na rowerach, na wrotkach, na tyłku. Każdy sposób, który będzie z szacunkiem dla rzeki, jest dobry. Właśnie. Żegluga śródlądowa, możemy dyskutować. Tak, bo my też nie chcemy zadeptać tych miejsc, przy Odrze o tym rozmawiać. Będziemy szukać miejsc, które są dobre dla ludzi. Naszym celem nie jest zadeptywanie żywej, dzikiej przyrody wokół rzeki. Towarzyszenie i tam, gdzie to możliwe, a tam, gdzie trzeba, będziemy szli dalej udeptaną ścieżką, wiedząc, że ona gdzieś obok szumi. Moje ostatnie słowa, Anna, ty to powiedziałaś o kochaniu życia, ale ja na koniec, bo lubię ostatnio do tego wracać, do tego wyobrażenia, które mnie zasila, bo wiem, że to jest możliwe, bo byłem w miejscach, gdzie to jest możliwe na Ziemi, a poza tym my ludzie potrafimy naprawdę dużo, więc ja na koniec chcę zostawić Państwa z taką chwilą, żebyście dali sobie chociaż minutę refleksji, wyobrazili sobie, jak to by było żyć w kraju, w którym druga największa rzeka byłaby pachnąca, żywa, do której każdy mógłby przyjść nago czy w stroju, wejść do niej, wykąpać się, która byłaby bezpieczna, z której można by było pić rękami, żywa, zdrowa rzeka. I jak wyglądałaby ziemia wokół tej rzeki? Jak żyłoby się przy takiej rzece? Jak można byłoby ją odwiedzać? Bo to jest staranie plemienia Odry o wodę, o życie. Woda to życie, życie to woda i chyba z tym zakończymy tą część naszej opowieści. Bardzo Wam dziękuję za udział i tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze, żeby o marszu opowiadać, kiedy będzie albo tuż przed, albo i w trakcie, zobaczymy. Więc bardzo Wam dziękuję i wszystkim też dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia. Jeśli podoba Ci się to, co robimy, to mam prośbę. Podziel się podcastem ze znajomymi, zaobserwuj nasz kanał w aplikacji, z której korzystasz, zostaw swój komentarz oraz dopisz się do newslettera na stronie internetowej Akcji Demokracji. Podcast Kafe Akcja i inne działania Akcji Demokracji możliwe są dzięki indywidualnym wpłatom wielu osób. Jeśli możesz, dorzuć się, korzystając z narzędzia bezpiecznych płatności na stronie www.akcjademokracja.pl. Możesz też śledzić nasze działania na Facebooku, Instagramie i Twitterze.